Dzień dobry i witaj serdecznie na moim kanale. Zanim przejdę do tematyki wideo, chciałabym oznajmić, że otwieram grupę warsztatową i zróbmy tak, żeby rok 2023 zaczął się soczyście, kobieco, w pełnym przepływie autentyczności i radości. Z pełnym przyzwoleniem na jakiekolwiek wstydy, na jakiekolwiek rozżalenia, na jakiekolwiek lekkie ograniczenia czy blokady, z pełnym przyzwoleniem na to, bo przyzwalając na to, możemy przez to przejść. Jeżeli ta wiadomość, którą teraz słyszysz razem z wideo, które będzie następować po tym, rezonuje z tobą, to umów się ze mną na konsultację, ona jest darmowa i sprawdź i przekonaj się, czy moja grupa kobieca jest dla ciebie, czy moja wiadomość i mój przekaz z tobą rezonuje. Jeśli tak, to świetnie. Spotykajmy się na warsztatach w atmosferze siostrzeństwa, wsparcia i całkowitej akceptacji bez osądu. A jeśli nie, to poszukaj dla siebie kogoś, kto będzie z Tobą rezonować, jak poczujesz się na to gotowa. Przejdę teraz do wideo. I głównym takim elementem, który chciałabym dziś omówić, są rytuały kobiece, samomiłość. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wyznaczały sobie coś takiego. To jest niezwykle istotne, żebyśmy miały swoje rytuały. Dlaczego? Już mówię. Dawna ja, idąc do swojego faceta i mówiąc mu: kochanie, może się pokochamy. I kiedy on mówił mi: wiesz co, nie wiem, no jestem trochę zmęczony i mam nadzieję, że to jest okej, okay, ale no nie mam ochoty. I ja mówię na to: nie, no jasno, rozumiem, nie ma problemu. Wychodzę z pokoju, idę do łazienki albo do kuchni i myślę sobie: Boże, on mnie chyba już nie kocha. Może, nie, no to na pewno ta moja fałdka na brzuchu, nie? To na pewno to. A celulit, no to na pewno ten celulit, nie? Albo Jezu, pewnie jestem już za stara, może jestem za głupia, nieatrakcyjna. Robiłam sobie coś, co robi bardzo wiele kobiet. Uzależniałam moje poczucie atrakcyjności, kochania, ważności, wszelkich tych wszystkich wartości, na jakich mi zależało, od tego, czy jestem w ten sposób odbierana przez drugą osobę. W tym wypadku tą, z którą byłam najbliżej. Kilka lat do przodu i dzisiejsza Sabina, gdy idzie proponować miłość swojemu mężowi i ten mówi, że jest zmęczony, to ja mówię: i to jest całkowicie okej, okay, rozumiem. Nałóż słuchawki na uszy, ja idę do następnego pokoju. Mogę być głośno, bo będę wzdychać i jęczeć, ale jeśli masz ochotę, no to zapraszam cię. Chociaż wolałabym zostać może sama. Widzicie, tu jest ogromna różnica o 180 stopni. Chciałabym, żeby każda z Was przyjęła, że jeżeli masz taki swój rytuał, jeżeli masz takie coś, co jest tylko Twoje, jeżeli masz taki rytuał związany z samomiłością, z medytowaniem swojego ciała, z połączeniem się ze swoim ciałem, z pełnym przyzwoleniem na to, jaka jesteś, co masz w tej chwili, że jest coś, czego jeszcze nie masz, albo coś, jaka nie jesteś, z pełnym takim przyzwoleniem, to wiedz, że w tym momencie robisz sobie niesamowitą, niezwykłą wartość. Dajesz sobie piękny prezent, bo nasycasz się sobą, a będąc nasyconą sobą, jesteś kompletna, jednolita, spójna i pełna. I tym samym nie jesteś już głodna emocjonalnie i nie szukasz zaspokojenia tego głodu w pierwszej osobie, która wyda się jakimś w miarę atrakcyjnym kąskiem. Bo dawna Sabina tak właśnie robiła. Lokowała swoje uczucia w bardzo nieodpowiednich osobach, bo odpowiadali na je pewnego rodzaju emocjonalny głód, którego nie zaspokajałam dla siebie. I to nigdy nie kończyło się dobrze. To może na moment było wciągające i atrakcyjne, ale potem tak naprawdę wiało straszną toksyną. Dlatego ten rytuał jest taki ważny. Jest takie coś, co jest też bardzo istotne w takich rytuałach, to, że one mają cię karmić. One są pod intencją dla ciebie samej. Dla ciebie samej. Ale mają taką swoją ciekawą stronę, którą czuję, że warto omówić, bo wszystkie kobiety, z którymi pracuję, a którym proponuję wyznaczenie rytuału dla siebie, w pewnym momencie wpadają w taką wątpliwość i na jakimś etapie naszych spotkań pytają, i to jest też moja dawna wątpliwość zresztą, pytają: no dobra, ale wiesz co, jak ja będę tak się zaspokajać sama, jak ja będę dbać o swoje potrzeby sama, jak ja będę potrafiła je nazywać, namierzać, spełniać, to po co mi partner? I to jest świetne pytanie. Po pierwsze, jesteśmy z naszym partnerem czy partnerką dlatego, że tego chcemy, dlatego, że go lub ją wybieramy, dlatego, że chcemy jednocześnie wzrastać z tą osobą.
I to jest podwaliną na zdrowej relacji. Dla wzajemnych zobowiązań, wzajemnego spełniania i bycia przy sobie, gdy spełniamy te potrzeby. I do naprawdę mocnego ukierunkowania się i wyznaczenia rozwoju jako celu samego w sobie. Nasz partner nie jest od tego, żeby spełniać nasze potrzeby, bo my je mamy. I nie jest od tego, że jak Ci kiedyś powiedziałam, już kiedyś się o to kłóciliśmy, a Ty nic z tym nie robisz. On nie jest od tego, żeby próbować retrospektywnie namierzyć, o co Ci chodziło, bo on tego nie wie. Ona tego nie wie. Oni mają swój świat, swoją historię, swoje aspiracje, swoje demony, swoje ograniczenia, swoje granice, swój potencjał, swoje unikalne drogi. I będąc w relacji, tak naprawdę zobowiązujemy się wzajemnie do tego, żeby się karmić. I takie rytuały, jeżeli są robione z dobrą intencją, z intencją wzrostu dla siebie samej właśnie, one tylko dodają takiej pozytywnej energii do związku. One nakręcają jeszcze wyżej Twoje własne libido. One jeszcze bardziej podkręcają Twój potencjał miłosny dla drugiej osoby, bo kochasz się tak bardzo mocno. Bo się rozumiesz, szanujesz, lubisz, bo się uwielbiasz i tą samą energię jesteś w stanie przekazać na zewnątrz. I uwaga, ta sama energia wraca do Ciebie później. Natomiast jest taki moment, jest taki błąd, który czasami robimy, nie zdając sobie sprawy, jak wielką manifestacyjną siłę ma rozkosz. Orgazm. Okay? Każdy orgazm wzmaga energię, która już w nas jest. I to jest takie istotne, żeby używać jej intencjonalnie i używać jej świadomie. Podam przykład. I to jest historia, która... No jest moją osobistą i w tym momencie trochę się wyeksponuję emocjonalnie. I jest mi z tym przykro trochę, bo to jest coś, co radzę kobietom, z którymi pracuję. To jest coś, do czego zapraszam. I to jest błąd, który sama popełniłam, idąc za własną radą. Więc jestem w konflikcie z moim mężem. Gdzieś tam nasze wzajemne drogi zaczynają się odrobinę rozmijać. Ja wzrastam trochę bardziej, trochę szybciej. I chcę oczywiście, żeby on mnie nadgonił, ale on... jest w tym momencie trochę w oporze, więc mnie to bardzo frustruje i zaczynam czuć moje wewnętrzne takie, nie wiem, ego persona czy małe dziecko, cokolwiek to jest, ale zaczynam czuć, że on, czemu nie chcesz iść ze mną? Czuję, że jestem, nie wiem, czego ja nie mam, żebyś ty zaczął się inspirować tym, co ja robię i był w rozwoju tak, jak ja jestem i szedł dla siebie samego w to, co jest dla Ciebie dobre, bo tego dla Ciebie chcę. Czemu Ty tego nie robisz? Czemu nie chcesz? I oczywiście im bardziej ja wywieram presję na nim, im bardziej gorzej czuję się ze sobą, tym bardziej on się zamyka, a ja oddalam. I w efekcie oddalamy się od siebie oboje. Następstwem tego jest, że biorę moją własną radę, tę samą, którą radzę moim klientkom. Dobra. To ja sobie pójdę do swojego rytuału, spełnię moje potrzeby i zobaczysz, ja już nie będę Cię potrzebować, bo ja już nie chcę Cię potrzebować. Ja chcę być sama z tym, co mam i chcę czuć się sama ze sobą, dobrze, samotnie, soczyście. Tak, żebym nie musiała mieć potrzeb żadnych. I to była najgorsza możliwa intencja na świecie. Wiecie dlaczego? Bo tuż po tym akcie, który szedł, który był bardzo bolesny, jasne, osiągnęłam rozkosz fizyczną, jasne, to mnie na moment po prostu wyrzuciło w kosmos, ale jak tylko wróciłam do siebie, do mojego obecnego położenia, zalałam się łzami. To było tak dojmujące uczucie, bo ten orgazm, ta seria w zasadzie, tylko powiększyła ten dystans między mną, i uwaga, mną i moim mężem. Tylko to podkręciło ten dystans, spotęgowało go mocno. I tu jest właśnie ten taki disclaimer. Uważaj, co robisz, kiedy idziesz do łóżka, bo ta energia się wzmocni. Mówiłam o tym już w moim wideo o orgazmicznej manifestacji. Gdzieś tutaj w rogu pojawi się ten film. Dla ciekawych. Natomiast jest drugi etap, z którego no już jestem dumna, że zrobiłam, bo nie jestem dumna, że zrobiłam takie coś, bo to jest kompletna kontra wobec tego, co sama radzę i do czego Ciebie zapraszam i moje klientki. Ale jak widzisz, zrobiłam ten błąd. Tylko potem zdałam sobie sprawę, okej, dobra, Wolter, wybacz sobie to, że to zrobiłaś i posłuchaj teraz najlepszej wersji siebie i intuicji w Twoim ciele, co zrobić dalej, bo szybko zdałam sobie sprawę, tak jak teraz jest, ja nie chcę, żeby tak było. Ja nie chcę być takim człowiekiem. Ja wiem, że stać mnie na coś lepszego.
Więc postawiłam szybko na to, żeby połączyć się z najlepszą wersją mnie. I ta Sabina z bardzo niedalekiej przyszłości, która już to przeszła, poradziła mi, żebym po prostu zaufała w tym momencie sobie. Żebym postawiła na łagodność. Żebym zajęła się tą swoją wewnętrzną, płaczliwą, małą dziewczynką, która w tym momencie chce, żeby ktoś jej pomógł. Ktoś wziął od niej to, co ona czuje. A to jest moja odpowiedzialność i mój przywilej zająć się nią. Nie mogę projektować jej potrzeb na kogoś, bo tak naprawdę w moim partnerze też jest małe dziecko, które się opiera. I ja nie mogę pozwolić na to, żeby te nasze wewnętrzne dzieci się tłukły między sobą. Więc postawiłam na wielką ufność. Postawiłam na to, że jest we mnie zgoda na to, że jeżeli z tego kryzysu nie wyjdziemy razem, to to jest okej. A ja jestem wdzięczna za to wszystko, co już sobie daliśmy. I z tą energią zainicjowałam rozmowę, która po 2 godzinach tak naprawdę rozwiązała cały ten kryzys. Cały ten opór, ten gniew, te emocje, one się rozpuściły, uwolniły, przepłynęły przez nas. I potem kochaliśmy się w bardzo piękny, bliski sposób. I tu jest coś, co... I tu jest coś, co jest takim elementem już wzięcia odpowiedzialności za siebie. I ten rytuał był o tyle ważny, żebym potrafiła odnaleźć w sobie tę siłę i tę moc, bo jeżeli potrafiłam utrzymać te wszystkie emocje w sobie, utrzymać je w takiej strukturze nadrzędności wobec nich, to ja już wiedziałam, że potrafię też zaopiekować się sobą i zrozumieć dokładnie emocje, które przechodzi każdy inny człowiek. Więc takiego rodzaju rytuały są tym czymś, do czego Cię zapraszam. Są takim czymś, co czuję, że każda kobieta powinna dla siebie robić. Wyznaczać je dla siebie w ciągu tygodnia i pilnować tej godziny. Żeby nie dopuszczać tego głodu emocjonalnego i takiej projekcji oczekiwań, spełniania tych potrzeb poprzez kogoś, kto jest poza Tobą. Prawda jest taka, że tylko Ty możesz wiedzieć, jakie są Twoje potrzeby. Tylko Ty możesz je spełnić. I tylko Ty możesz być na tyle odpowiedzialna za siebie i skorzystać z wolności, jaką masz, żeby poprosić najbliższą Ci osobę, tą ukochaną osobę, żeby nie spełniała Twoich potrzeb, ale żeby była dla Ciebie dobra w czasie, gdy Ty to robisz. I wspierała Cię w tym. I to jest układ, w którym wzajemna relacja ze sobą, z drugim wybranym przez nas człowiekiem wzrasta. I jest tak niesamowicie dojrzała i piękna. Bo sorry, ale będąc z poziomu dzieci, gdy w Tobie jest malutkie dziecko, mała dziewczynka czy mały chłopiec, to szukasz w tej drugiej osobie w tym momencie rodzica. A będąc w erotycznej relacji, to nie jest okej, kiedy małe dziecko szuka w drugiej rodzica, a później te osoby uprawiają seks. Chcecie zawsze postawić się z poziomu tych dorosłych, którzy już zajmują się tymi dziećmi, żeby te dzieci mogły się ze sobą bawić i żebyście Wy mogli się ze sobą bawić. Ten rytuał jest niezwykle potrzebny, bardzo potrzebny. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, nauczyć się czegoś więcej o sobie, to zachęcam Cię do tego, żebyś skontaktowała się ze mną i sprawdziła, czy warsztaty, które proponuję dla kobiety rozkochanej w rozkoszy, są też dla Ciebie. Jeśli tak, uczynisz mi wielki przywilej i swoim siostrom, które tam będą. Jeśli nie, tak jak wspomniałam, szukaj dalej i jak będziesz gotowa, wejdź w coś innego, ale zrób to dla siebie, potrzebujesz rytuałów dla siebie. A ja tymczasem życzę soczystości, przyjemności, dobroci i wspaniałej zabawy.